Temperatury dają się we znaki, ale to nie przeszkadza temu, żebyśmy podgrzali nieco atmosferę przed pierwszymi starciami nowego sezonu. A zaczniemy go rozgrywkami Pucharu Polski BOZPN. Zobaczmy, co nas czeka w najbliższą niedzielę 5 sierpnia. Mateusz Wojnarowski, Adrian Gajda, zapraszamy. Na początek parę słów o samych rozgrywkach. Mecze, które odbywają się w ramach Pucharu Polski, dotyczą tego w 2020 roku. Puchar Polski, do którego były rozgrywane mecze w niższych ligach na początku sezonu 2017-18, rozpoczyna swoje rozgrywki ogólnopolskie w sezonie 2018-2019, a dokładniej rzecz biorąc losowanie odbędzie się 10 sierpnia. Analogicznie sprawa się i ma najbliższych starć pucharowych. Rozpoczynamy w sezonie 2018-19, a w sezonie 2019-20 odbędą się finały ogólnopolskie. Więc na zdobycie Pucharu Polski przez drużynę z naszej okręgówki przyjdzie nam jeszcze poczekać prawie 2 lata. Wiadomo, że szanse na zwycięstwo drużyny okręgówki są znikome, ale są. Nawet jeśli nie przyjdzie im zagrać na PGE Narodowym, to przecież można osiągnąć kilka pomniejszych zwycięstw, jak na przykład wygrana w Pucharze Polski BOZPN czy wygranie Wojewódzkiego Pucharu Polski. A więc spójrzmy, czy warto jest brać udział i starać się o jak najwyższy wynik w pucharach. Odłóżmy na bok aspekty sportowe czy ambicjonalne. Drużyny z klasy okręgowej są drużynami z najniższego szczebla rozgrywek, które muszą wystąpić w Pucharze Polski. Kluby z klasy A i B biorą udział na zasadzie dobrowolności. Za zwycięstwo w Pucharze Polski BOZPN klub otrzymuje 1000 zł brutto. Zwycięzca finału wojewódzkiego wygrywa 30 tysięcy zł brutto. Przegrani finaliści odpowiednio kwotę brutto lub nagrodę rzeczową, a szczebel wyżej 7 tysięcy zł i medale. Skoro znamy już nagrodę, warto sprawdzić, czy drużyny klasy O mają szansę na takie wygrane. Od sezonu 2008-2009 sytuacja przedstawia się następująco. W sezonie 2010-11 liderem okręgówki zostało Podlasie 2 Biała Podlaska. W drodze do finału Pucharu BOZPN zdobyli 20 bramek, tracąc tylko 3, w tym jedną w finale. Co ciekawe, grali wtedy z Podlasiem Biała Podlaska. No i wygrali. W każdym wypadku w Białej Podlaskiej kibice mieliby piłkarskie święto, ale tym razem to rezerwy okazały się być lepsze. Nie wiemy, jakie wtedy były stawki, ale przecież nie gra się o pieniądze. Tytuł się liczy. Ale to jeszcze nie koniec. Przecież awansowali do finału województwa. No i tam też dotarli do finału. Tym razem 90 minut zakończyło się wynikiem 1-1, więc Podlasie 2 musiało ograć Awie Świdnik dopiero w karnych. Również nie znamy ówczesnej stawki, ale Podlasie 2 Biała Podlaska to drużyna z bialsko-podlaskiej okręgówki, która w ciągu ostatnich 10 lat zaszła najdalej w pucharach. Odpadli w ogólnopolskim pucharze w pierwszym meczu z Sokołem Sokółka, a przy wyniku 2-2 w 85 minucie jeden z zawodników Podlasia nie strzelił rzutu karnego. W ostatniej minucie zostali pokarani i mecz skończył się wynikiem 2-3. W sezonie 2015-16 Gromką Kolewnica dotarł do finału Polski BOZPN, ale ulegli tam Orlen Tomrazin Podlaski. Wówczas pogrążył ich Karol Rycaj z Orląt, zdobywając hat-tricka w ciągu 10 czy tam 15 minut. Trafiła do nich tylko nagroda pocieszenia, ale na swojej drodze Grom w półfinale pokonał Podlasie 2-1. Na tym samym etapie rozgrywek Łazy przegrały z Orlętami Radzyń 0-8. No i w poprzednim sezonie, a w zasadzie 3 miesiące temu, Orlęta przegrały w derbach w finale z Orlętami Radzyń 0-4. Ale drogę do finału mieli trochę łatwiejszą. A więc co musi zrobić klub z okręgówki, żeby zagrać w Superpucharze Polski i Lidze Europy? Wiadomo, że wygrać Puchar Polski, ale spójrzmy, jak przebiega droga od pierwszego meczu do tego ostatniego. Oczywiście zaczynamy od okręgowego Pucharu Polski. W naszym wypadku są to 23,5 pary. Później do tego wrócimy. Następnie przychodzi druga runda, w której zmierzą się ze sobą 24 zespoły. Do trzeciej rundy dochodzą już drużyny z wyższych lig. Następnie ćwierćfinał, półfinał i finał. Finalista ma nieopisaną przyjemność spotkać się w półfinale Wojewódzkiego Pucharu Polski, a jeszcze większą, kiedy go wygra i ma szansę zmierzyć się w jego finale. Taki zwycięzca bierze udział w pierwszej rundzie Pucharu Polski, w której bierze udział 16 zespołów ekstraklasy, 18 zespołów pierwszej ligi, 10 najlepszych zespołów drugiej ligi z poprzedniego sezonu, 16 zwycięzców Pucharu Polski na szczeblu regionalnym oraz 4 zwycięzców rundy wstępnej, w której uczestniczy 8 zespołów drugiej ligi z miejsc 11-18, również z wcześniejszego sezonu. Później już po kolei 1-16, 1-8, ćwierćfinał, półfinał i finał na PGE Narodowym. Poprzedni sezon to pomyślne występy w wykonaniu Orląt Łuków, ale to Bizon Jeleniec skradł serca kibiców. W trzeciej rundzie ogrywając Gromką Kolewnicę, w ćwierćfinale pokonując Kujawiaka Stanie w derbach gminy, ale Łukowowi już nie dali rady.
chociaż niewiele brakowało. Łuków natomiast w poprzednich rundach dominował, ogrywając na przykład Polesie Sorokomle 10-2, Tytana 6-0 czy Artik Hutę Dąbrowa 10-1. W pierwszej rundzie tylko Olimpia i Milanów ulegli swoim przeciwnikom. W drugiej tylko Niwa uległa Granicy, którą w tym sezonie witamy w okręgówce. Granica tak samo wyeliminowała LZS Dobryń, czyli drugiego spadkowicza w trzeciej rundzie. Unia Krzywda odpadła po starciu z Sokołem. Na tym etapie doszło już do kilku bratobójczych pojedynków. Ze starcia Tytan Wisznice, Unia Żabików to gospodarze wyszli zwycięsko. Kujawiak pokonał Łazy, Bizon ograł Grom, a Odlęta Polesie. W ćwierćfinale znalazła się para Tytan Odlęta, gdzie wygrali goście. Miały tu miejsce derby Stanina, a Granica uległa późniejszemu zwycięzcy pucharu BOZPN. Bad Boys odpadli w pierwszej rundzie, ale Granica zaliczyła bardzo solidny występ. Kto wie, może uda im się namieszać w okręgówce w tym sezonie. W ten oto sposób doszliśmy do tegorocznego Pucharu Polski. A oto i pary pierwszej rundy. ŁKS Łazy jest pierwszą drużyną, która awansowała do drugiej rundy, ponieważ Warciarze trafili na wolny los z powodu nieparzystej liczby drużyn. Mecze odbędą się w niedzielę 5 sierpnia o godzinie 16, z małymi wyjątkami, bo mecz między Niwą a Granicą rozpocznie się godzinę później. W sumie ciekawe, czy Niwa odegra się Granicy za poprzedni sezon. Twierdza Kobylany podejmie Tytana Wisznicę o godzinie 13, ale w Dobryniu. Armaty Stoczek Łukowski spotka się z absolwentem Domaszewnica w Róży Starej. Z racji krótkiego urlopu, nasza obecność w social mediach i tak dalej od 6 do jakiegoś 17-19 sierpnia będzie ograniczona. Być może uda nam się nagrać podsumowanie pierwszej kolejki przed rozpoczęciem drugiej, czyli między 15 a 19 sierpnia. Jeśli nie, nagramy podsumowanie dwóch na raz. A tymczasem zapraszamy w niedzielę na piłkarskie boiska. Być może za półtora roku będziemy wspólnie kibicować jednej z drużyn na stadionie Energa w Gdańsku, gdzie rozgrywany będzie finał Ligi Europy. Do zobaczenia!